Adam, na inaugurację sezonu 2021-2022 przegrywamy z zespołem błękitnych Stargard. No, sytuacji strzeleckich mieliśmy więcej, ale ta piłka jak zaczarowana długo nie chciała wpaść do bramki rywali. Tak, tak jak mówisz tutaj, myślę, że z przebiegu spotkania no to byliśmy lepszym zespołem, ale wiadomo, że to nic nie znaczy, liczy się to co w sieci. No, prowadziliśmy grę, mieliśmy dużo sytuacji, myślę, że brakowało takiego czy dobrej decyzji, czy dobrego ostatniego podania. Parę razy wykończenia, tutaj rywale nastawili się na mocną obronę i grę z kontrataku. Po jednym z takiej kontry w pierwszej połowie już chcieli bramkę na 1-0. No, na drugą połowę wychodzimy tutaj zmobilizowani, żeby jak najprędzej doprowadzić do remisu, a tutaj pierwszy stały fragment, chyba druga minuta i mamy 0-2. Tutaj walczyliśmy do końca, udało nam się strzelić tylko tą jedną bramkę. No, wielka szkoda tutaj, że na początek przegrywamy, ale no, nie załamujemy się, jeszcze 30 ponad meczów w tej lidze, także będziemy walczyć w każdym kolejnym meczu. No właśnie, miejmy nadzieję, że pierwsze śliwki robaczywki to tak naprawdę był falstart, który mimo wszystko zakończy się sukcesem. Tak, wierzymy to, mamy taką nadzieję. Tutaj od poniedziałku już zapominamy o tym meczu, myślimy o kolejnym. Mamy tydzień na przygotowanie się i w kolejny weekend już interesują nas tylko i wyłącznie 3 punkty. Dzięki bardzo. Dzięki.